Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W minioną sobotę w Wodzicznej odbyła się promocja książki Moja Wodziczna. Jej autorką jest poseł Bożena Henczyca, jednocześnie prezes Towarzystwa Społecznego Tilia. Powstanie książki dofinansowane było z Urzędu Marszałkowskiego. W wieczorze autorskim udział wzięło wielu znamienitych gości, a sala Domu Ludowego jak zawsze wypełniona była po brzegi. Wyjątkowym gościem był Jerzy Fedorowicz, aktor, poeta, reżyser i polityk, który czytał fragmenty książki Moja Wodziczna, w której znajdują się setki historii, radości, dramatów, istnień ludzkich. Lipę zwaną od tej chwili Lipą Wolności. W jej sadzeniu wzięli udział uczniowie oraz mieszkańcy wsi. Sołtysem wówczas był Jan Żurawka. Pod drzewem zakopano butelkę z najważniejszymi danymi z 1928 roku. Wodziczańska publiczność po wysłuchaniu tych fragmentów żywiołowo reagowała, nagradzając autorkę oraz samą interpretację. Bożena Henczyca podczas tego ważnego dla niej wieczoru mówiła, że zawsze nosiła się zamiarem napisania książki historycznej o Wodzicznej. Trzy jubileusze obchodzone w 2018 roku dały jej olbrzymią motywację do tego, aby dzieło stworzyć. Rok 2018 to wyjątkowy rok, bowiem obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, 90-lecie posadzenia Lipy Wolności oraz 10-lecie istnienia i działalności Towarzystwa Społecznego Tilia. Praca nad publikacją wywołała we mnie jeszcze jedną refleksję. Dziś jesteśmy, ale już za chwilę przeminiemy. Człowiek rodzi się, chwilę żyje, a potem umiera i znika. Mam nadzieję, że niniejsze dzieło ocali pamięć o tych, co byli przed nami, zapamięta obecnie mieszkających i da wskazówkę naszym potomnym, aby nigdy nie zapomnieli o swojej przeszłości. Zgodnie ze słowami Cypriana Kamila Norwida, aby mierzyć drogą przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. Podczas wieczoru nie zabrakło podziękowań dla tych, którzy przyczynili się do napisania tej książki, a więc wszystkim mieszkańcom Wodzicznej. Podziękowanie złożyła na ręce reprezentanta wsi Tadeusza Tomalika, a za wsparcie i zaangażowanie dziękowała księdzu Wiesławowi Cieplikowi. Niezmiennie dziękowała polonistom za to, że ukształtowali w niej postawy patriotyczne Zofii Marcinkowskiej i Włodzimierzowi Mazurkiewiczowi. Spotkanie uświetnił chór Kantamu z Kępna oraz chór z Trzcinicy. Promocja książki zakończyła się podpisywaniem przez autorkę otrzymanych przez mieszkańców egzemplarzy. Po zdobyczne autograf ustawiła się długa kolejka oczekujących. Było też wiele gratulacji, życzeń i kwiatów od zaproszonych gości dla samej autorki. Wydanie książki było możliwe dzięki Towarzystwu Społecznemu Tilia, które pozyskało środki w ramach projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Rodzica,